To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry, tu doktor Joanna Neuhoff-Murawska. Z tego podcastu dowiecie się Państwo, kiedy i jak rozszerzać dietę niemowlęcia. A dokładnie, po pierwsze, jakie umiejętności w zakresie przyjmowania pokarmów ma noworodek i niemowlę. Dalej powiemy sobie o tym, w którym przedziale czasowym rozszerzamy dietę maluszka według obowiązujących zaleceń żywienia niemowląt. Dalej, po czym poznać, że niemowlę jest gotowe na rozpoczęcie przygody ze smakami. A po czwarte, podawać papki czy nie podawać. Czyli inaczej mówiąc, która metoda jest lepsza, tradycyjna czy BLW. A naszym gościem jest neurologopedka i doradczyni laktacyjna pani Magda Bednarczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Witaj, Magdo. Dzień dobry, witam serdecznie. Za chwilę pani doktor, ale to ja powiedziałam. Na razie. To słuchaj, jesteś ekspertką i zawsze jak Ciebie słucham, to czegoś się uczę. Powiedz mi, jak byś opisała umiejętności przyjmowania pokarmów malucha? Tą ewolucję od noworodka przez niemowlę. Ojku, to jest, słuchajcie, bardzo, bardzo dobre pytanie, ponieważ tak naprawdę, jeśli chodzi o noworodka, to musi być przede wszystkim prawidłowa koordynacja ssania, połykania i oddychania. Zobaczcie, to jest cała triada. I ona tak naprawdę jest realizowana dzięki dojrzałości reakcji odruchowych. Właśnie ssania, szukania, połykania, odruchowej reakcji wymiotnej, kąsania. I to, co jest najważniejsze, że to wszystko musi być oceniane w trakcie karmienia piersią, ale czasami się też zdarza, że właśnie w trakcie realizowania karmienia butelką z dobrze dobranym smoczkiem, no i oczywiście najlepiej odciągniętym pokarmem mamy. To będzie temat naszego drugiego podcastu, jak z tą butelką i jak rozwiązywać różne problemy, ale teraz zastanówmy się, czy muszą być jakieś specjalne odruchy u dziecka zaobserwowane bądź niezaobserwowane, żeby w ogóle myśleć o rozszerzaniu diety. Bo według obowiązujących zaleceń żywienia niemowląt zaczynamy rozszerzać dietę między 17 a 26 tygodniem. Czyli jakbyśmy to przełożyły na miesiące, Magdo, bo dla mnie zawsze to jest, kończy maluch czwarty miesiąc, tak? Tak, i jest w 5. miesiącu życia. Dokładnie. I tutaj możemy w ogóle myśleć o tym, że można rozszerzać dietę, a 26 z kolei tydzień to w połowie 6. miesiąca. Tak? I tak właśnie mówimy, że to jest mniej więcej od właśnie, prawda, no wszystko, słuchajcie, właśnie do tego trzeba podejść bardzo indywidualnie, bo tak naprawdę kiedy dziecko jest gotowe na to rozszerzanie, tak naprawdę musi być właśnie wygaszony odruch właśnie kąsania, wygaszony odruch wypychania, bo przecież jak dziecko włożymy mu tą łyżeczkę i on będzie wypychać, no to nie będzie jedzenia. O to językiem, tak? Że dziecko językiem usuwa coś, co ma z buzi. Tak, wypycha, słuchajcie, zobaczycie to, drodzy rodzice, kochani, bo po prostu to wszystko, co włożycie, to dzieciątko będzie pięknie oddawać, czyli na języku ta treść pokarmowa będzie po prostu wychodzić na brodę albo nawet właśnie gdzieś tam na ten stoliczek. Głęboko uzasadnione, myślę, ewolucyjnie, tak? Tak, jak najbardziej. Chodzi o to, żeby wcześniej nie rozszerzyć diety. Właśnie o to chodzi, bo słuchajcie, to też jest niesamowite, że ta nauka jedzenia łyżeczką, w ogóle to rozszerzanie diety, to jest po prostu wielkie wyzwanie, tak? Wymaga umiejętności i gotowości na wielu poziomach rozwojowych. Myślę, że Asiu, to jest ważne, prawda? Tak, i one są zsynchronizowane też z dojrzewaniem układu pokarmowego, po prostu wszystko jest w całości. Wszystko się łączy i tak naprawdę, słuchajcie, to musi być jakby począwszy od tych możliwości fizycznych, sensorycznych, ruchowych, poznawczych, komunikacyjnych, bo przecież ten dzieciak, jak się do niego powie am, to powinien otworzyć buźkę, tak, tą jamę ustną, a skończywszy właśnie na zachowaniach takich relacyjnych, wpływie środowiska. To jest naprawdę bardzo istotne. To poczekaj. Po czym poznajemy, że to już czas? Bo mamy takie dwa przeciwstawne obozy, które się często spierają i w ogóle mamy czasami bitwy prowadzą w internecie oczywiście, czy wyłącznie piersią do 6 miesiąca życia, czy przez pierwsze 6 miesięcy życia, czy zaczynać wcześniej, więc myślę, że to dziecko nam podpowie. Ale jak najbardziej, słuchajcie, to dziecko, oczywiście jestem przecież też tak doradcą laktacyjnym, uwielbiam karmienie piersią, ale tak naprawdę, jeśli dziecko jest karmione piersią, a uwielbia te stymulacje smakowe, czyli jest karmione piersią, ale sobie trochę posmakuje, nie wiem, rozmawiam z dietetykiem, nie wiem, brokułka, jakąś papkę taką, trochę dyni, tam sobie, wiecie, gdzieś poprzesuwa językiem, no przecież to wcale nie znaczy, że on ma jakiś wprowadzany dodatkowy posiłek, to jest takie przygotowywanie i tak naprawdę to jest jakby te stymulacje smakowe powinny być, bo wtedy, no mówię, ten ośrodkowy układ nerwowy uczy się tego, nie? Że to jest jakiś inny smak niż tylko mleko i to jest zabawa, słuchajcie, a nie, że o, już się rozszerza dieta. Absolutnie nie. Chociaż znam takie dzieci, że kończą 4. miesiąc życia i są w stanie cały słoiczek zjeść i to też no bywa, każde dziecko jest inne, ale tak? Otóż to, prawda, to też nie jest nic takiego, no, dlatego no mówię, jeśli sobie z tym świetnie radzi. Co jest jeszcze takie istotne, bo tutaj zobacz, mówiliśmy o tych możliwościach takich fizycznych, tak naprawdę to też jest istotne. Dziecko po pierwsze też powinno mieć tą właśnie pozycję taką, wiecie, no przynajmniej tak półsiedzącą, no najlepiej siedzącą, prawda? No przecież, no bo ono nie jest w stanie wytrzymać. To muszą być bardzo krótkie te okresy takiej zabawy, tego smakowania, no bo przecież nie jest w stanie taki 6-miesięczniak jakby, czy tam nawet 5-miesięczniak utrzymać taką bardzo trudną pozycję, tak? Siedzącą. Siedzącą, no właśnie. Tak. Musimy do niego się dostosować. Czyli on jest gotowy do tego, żeby siedzieć z podparciem, tak? Teraz, wiesz co, Magdo, czasami ludzie mówią, bo dziecko wkłada w pewnym momencie rączki do buzi i babcie mówią czasem, o, szuka ząbków, że będzie ząbkować. Czy to do końca o to chodzi? Czy może dziecko coś zaczyna kombinować, że w tej buzi coś oprócz piersi mamy może się ciekawego znaleźć? Ale oczywiście, że tak. Wiecie co? Ja myślę, że to musi wybrzmieć. Tak, że dziecko przygotowuje się do rozszerzania diety już w okresie płodowym. Ktoś może powiedzieć, jak to w okresie płodowym? Otóż tak, to jest bardzo istotne, ponieważ właśnie w ustach i w dłoniach dziecka znajduje się największa liczba tych receptorów czuciowych. I tak naprawdę w tym życiu płodowym już od 17 tygodnia tak widzimy na tych, prawda, możemy sobie podejrzeć na USG, że dzieciątko sobie pływa tam u mamy w brzuchu i ma palec włożony właśnie do jamy ustnej i sobie realizuje to ssanie. I to jest, słuchajcie, coś niesamowitego, bo on już wtedy też zbliża te rączki do twarzy. To jest bardzo istotne i to jest taka autostymulacja tej jamy ustnej, także nie zabraniajmy dzieciom, prawda, nie wyciągajmy tych rączek, bo to jest najlepsze, co może być, że to dzieciątko sobie właśnie manipuluje wewnątrz jamy ustnej. Ale Magdo, to przepraszam Cię, od razu wpadł mi temat smoczka. Czy to smoczek tak, czy smoczek nie? Bo młody ssak, ja rozumiem, że mówisz teraz o odruchu ssania. Czy zatem smoczek będzie dobry dla naszego dziecka, czy właśnie nie? Też bardzo indywidualnie. Ja chcę trochę odczarować, bo jest dużo mitów. Są dzieci, które, słuchajcie, są z powodzeniem karmione piersią, rozszerzają sobie dietę i używają smoczka w takich sytuacjach trudnych, nie wiem, do usypiania, bo mają taką ogromną potrzebę ssania, słuchajcie, bo to ssanie jest najbardziej wyrażone do tego 3-4 miesiąca życia. I naprawdę, jak się pięknie dzieciątko przybiera, dobrze sobie rośnie, to, że sobie właśnie trochę possie, nieodżywczo, tak, jak najbardziej tak i ja się pod tym podpisuję, bo są takie dzieci, które po prostu bez tej stymulacji nie są w stanie dobrze się rozwijać, nie są w stanie się wyciszyć, a mi zależy na komforcie dziecka. Tak, a są takie dzieci, które nie chcą smoczka. I słuchaj, ja karmiłam bliźnięta i wierz mi, że marzyłam o tym, żeby one się zajęły smoczkiem i raz się udało, nawet zdjęcie zostało zrobione, że te dzieci siedzą ze smoczkiem. Tylko cycunią, mamunię i koniec. No więc właśnie. Więc bądźmy otwarte na swoje dzieci, patrzmy, czego one potrzebują. Tak, jak najbardziej. To wiemy już, że mogą sobie postać swój palec, smoczek, wkładają rączki do buzi, muszą sobie siedzieć z podparciem dzieci. Czy coś jeszcze? Czy sam fakt zainteresowania jedzeniem jest również takim sygnałem, że nasze dziecko robi się gotowe na rozszerzenie diety? Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że jeszcze, wiesz co, poruszę jedną rzecz, bo to myślę, że to też jest ważne, że dużo też się mówi, bo o tym wspomniałaś, że teraz ojejku, a jeśli nie łyżeczka, no bo teraz przyszła moda na to BLW. Właśnie, obiecałyśmy tak słuchaczom, że będzie o BLW i bardzo jestem ciekawa, co Ty myślisz jako neurologopeda o tej metodzie, czy ona jest lepsza, gorsza, inna, na pewno jest modna. Na pewno jest modna. Tradycyjnie albo przecierałyśmy zupki, albo otwierałyśmy słoiczek. Tutaj też zawsze były, która jest lepszą mamą, ta, która daje słoiczki, czy ta, która gotuje sama. Od rana, oczywiście do nocy. Ja swoją pracę licencjacką, czy wtedy jeszcze inżynierską, robiłam właśnie z dań gotowych dla niemowląt. Byłam w ciąży, już wiedziałam, że to będą bliźnięta i mój promotor powiedział, słuchaj, dla ciebie to będzie świetny temat. I ja rzeczywiście przebadałam rynek, rozmawiałam z mamą i wyszło, że ta, która kupuje słoiczki, to jest gorszą mamą. Fakt, że to było 20 lat temu, więc może się zmieniło. Poza tym inaczej patrzymy na słoiczki, bo jest BLW. No właśnie, Magdo. Słuchajcie, w związku z tym, że pracuję w szpitalach, proszę mi wierzyć, nie mogę powiedzieć, metoda BLW jest idealna, karmienie łyżeczką, za pomocą papek jest B. Nie, dlatego, że to też znowu uważam, że to bardzo zależy od dziecka. Są dzieci, które świetnie po prostu z, nie wiem, z karmienia piersią przechodzą właśnie na metodę BLW, przepięknie wkładają sobie, nie wiem, tak, warzywka, owoce, mięsko do jamy ustnej. Przepięknie potrafią przetransportować ten pokarm z prawej strony na lewą, z lewej na prawą i do środka. Inni się nie zakrztuszą i są takie dzieci, słuchajcie, które sobie z tym kompletnie nie radzą. Nie dlatego, że coś jest nie tak z ich budową anatomiczną, absolutnie. Są w stanie lateralizować, czyli właśnie przenosić ten język z prawej na lewą, z lewej na prawą, ale nie są w stanie tak jeszcze radzić sobie z kawałkami. I dlatego dla nich, a tak naprawdę już potrzebują rozszerzania diety, bo na przykład troszeczkę, nie wiem, ta waga gdzieś tam... W ogóle potrzebują rozszerzania diety, bo przychodzi taki moment, że cudowne mleko mamy, najcudowniejsze, no etc. Nie wystarcza. Bo ten organizm przybiera na wadze, zwiększa swoje zapotrzebowanie i po prostu trzeba rozszerzyć dietę. Koniec, kropka. Otóż to. I jak nie są gotowe na kawałki, to ta łyżeczka też jest w porządku. A powiedz mi, czy to jest cały czas aktualna wiedza? Bo ja mogę tutaj w tym obszarze mieć luki, że papka, ta konsystencja również stymuluje rozwój jakichś tam mięśni. Inaczej radzisz sobie z papką, jedząc, przełykając, a inaczej gryząc, tak? Jak najbardziej. Czy wyrzucenie papki, bo to bardzo często zwolennicy metody BLW mówią, wyrzućmy papki, one nie są potrzebne. Mnie się zaraz lampka z tyłu głowy zapala, czy na pewno tak jest. Nie bez powodu różne konsystencje mamy. I ten układ neurologiczny, on przecież jest stymulowany przez jedzenie, tak? Jak najbardziej. Musi być dojrzały, ale też dojrzewa, bo to jest interakcja na skutek kontaktu z różną żywnością. Otóż to, dlatego tak jak powiedziałam, słuchajcie, deser, na przykład, nie wiem, mój ulubiony, jakieś, nie wiem, puddingi, no przecież musimy jeść łyżeczką, ludzie, no nie można, pewnych konsystencji nie da się jeść właśnie tylko i wyłącznie rączkami, czy później nożem i widelcem. No właśnie, tak, a poza tym one są po prostu, no w życiu będziemy kiedyś jeść. Właśnie o to chodzi. Będziemy jeść zupę krem, przepraszam bardzo, albo właśnie jakieś pire, albo budyń. Uwielbiamy to. Ja jeszcze powiem Ci, że rozmawiałam kiedyś z logopedą, zresztą z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i ta osoba powiedziała mi, że jedzenie łyżeczką to jest, w przyszłości przekłada się na naukę pisania. Że proszę popatrzeć, że żeby wziąć do ręki łyżeczkę, no na początku my karmimy dziecko łyżeczką, chociaż powiem Ci, że jak ja pamiętam moje 5- czy 6-miesięczne dzieci, jak ja podawałam łyżeczkę, bo kiedyś nie było innego w ogóle pomysłu na karmienie dzieci, to one chwytały tą łyżeczkę i one sobie... Kierowały do ustnej. I ja o mało co oczywiście bym nie zabroniła im tego, będąc taką mamą, ale były dwie, więc miały przewagę. Właśnie, tak to jest, słuchajcie, z bliźniakami. My z Jasią jesteśmy mamami bliźniąt. Tak. Na szczęście dzieci takie uczą się szybko i też wiązać buty i tak dalej, i tak dalej. Ale wróćmy do rozszerzania diety. Natomiast rzeczywiście ta osoba mi zwróciła uwagę, że to jest niesamowicie skomplikowana sprawa dla mózgu, żeby obliczyć, gdzie ja mam tę rękę, na ile wyciągnąć, wcelować, zabrać, wsadzić z powrotem, zebrać wargami. I to po latach ona widzi wyraźnie u dzieci, że te dzieci, które mają problem z pisaniem, one nie jadły ładnie. Zgodzę się jak najbardziej, bardzo dobrze powiedziała, bo słuchajcie, tu chodzi właśnie znowu że wchodzimy w funkcję, bo tak jak była koordynacja ssania, połykania i oddychania przy ssaniu, tak tutaj mamy koordynację właśnie ręka i jama ustna. No to jest, słuchajcie, niesamowite i to jest wszystko pod kontrolą wzroku, tak jak mówisz. Tak? Jasne, a mózg tutaj, tam tak, centrum operacyjne i wszystko. Tak. I to jest rozwój, więc ja myślę, to jest skomplikowany proces i dlatego to jest świetne, żeby dziecko, właśnie trzeba to powiedzieć, powinno tego doświadczać. Ja powiem Ci też taką historię, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, czy nie, i zaraz tutaj będziemy miały ożywienie dyskusji. Jestem zdania, że dziecku też należy dać się ubrudzić, popatrzeć, pochlapać się w tej konsystencji. Przyszłam kiedyś do swojej koleżanki, która karmiła swoją córeczkę, no córeczkę miała z 1,5 roku, łyżeczką, ale wyglądało to w ten sposób, że ta mała Zosia dostawała na łyżeczce tę papkę jeszcze, no powiedzmy to była zupa, czy kaszka, i mama od razu z chusteczką stała i jak tylko coś tam przy ustach się zrobiło, to od razu było wycierane. Ja tak siedzę, patrzę, mówię, słuchaj, weź zróbcie dzień dziecka tej Zośce, daj jej to, niech ona się pobawi, niech ona pozna konsystencję. No i ta moja koleżanka zaryzykowała, powiedziała, okej, no dobra. No więc dziecko, no wyobraźcie sobie Państwo, no to było po prostu, oczywiście wychlapała wszystko, umazała się, na koniec wylała sobie to na głowę. Przyszedł ojciec, bardzo się zdenerwował, ta głupia ciotka, do czego ona tutaj nas... namawia, tak? Mamy ten bałagan tutaj. Było sprzątanie i tak dalej. Słuchajcie, przyszłam do nich po 2 miesiącach i ten maluch siedział i tak przepięknie jadł łyżeczką, jak... przepraszam, stary po prostu, tak? Ja mówię, co się stało? Oni mówią, słuchaj, od tego momentu, kiedy żeś namówiła nas na taki karkołomny jakiś pomysł, żeby to dać, to ona po prostu przejęła funkcję i ona po prostu zaczęła pięknie jeść. Pięknie. I teraz, Magdo, czy to był przypadek, bo wiesz jak to jest, no jedna jaskółka wiosny nie czyni, czy widzisz w tym jakiś proces, algorytm? Jest algorytm, jest, o tym się mówi, to jest ta właśnie to, o czym mówiliśmy, że tak naprawdę to wchodzimy tutaj w te możliwości sensoryczne dziecka. Słuchajcie, dziecko musi tego doświadczyć, ono musi właśnie sobie, czy z tej łyżeczki zsunąć, nie można cały czas, mi o to chodzi, że czuje wtedy te wszystkie smaki, tak, jak sobie samo doświadczy, weźmie do rączki, pobrudzi się, a nie, że właśnie stoimy jeszcze, najczęściej rodzice teraz używają tych chusteczek takich nawilżających, zapachowych. Aj. Czyli tak naprawdę ta stymulacja smakowa, która też jest taka ważna. Zakłócona. Zakłócona. Nie? Ale cały czas jest ten ostry zapach, bo musi być czyściutko, bo musi... Ojejej. Ja już z punktu widzenia dietetyka mówię, o matko, jak to niedobrze, bo przecież dziecko definiuje sobie, jak pachnie marchewka, jak smakuje marchewka, tak, jaka ona w ogóle jest. I zawsze taką będzie. Dlatego to czasami też jest kwestionowane, że po co dzieciom dawać czyste smaki na początku, bo one sobie muszą zdefiniować marchewka, groszek, pomidor, ziemniak, kurczak, brokuły, bataty i wszystko po kolei, tak, jajko i tak dalej. Dlatego nie dosolamy, z różnych powodów oczywiście, żeby to był czysty smak. I jak Państwo zauważycie, to bardzo często dzieci wolą czysty smak zjeść, czystą marchewkę, wszystko, znaczy przetarta, czy już nie przetarta, wszystko jedno, a nie zupkę z wielu warzyw, na początku oczywiście. Bo później oczywiście hulaj dusza, piekła nie ma i w ogóle bawmy się smakami. Warto jest rzeczywiście posłuchać tego głosu takiego, no może jeszcze nie babcinego, ale... no proszę Cię, no nie, na pewno nie. Ale myślę, że jest w tym dużo, więc jakby znowu wracając do tej chusteczki nasączonej tym perfumowanym czymś, to jest fatalny pomysł tego, drodzy Państwo, z różnych powodów. Tak, i pozwólcie swoim kochanym dzieciom brudzić się, bawić się jedzeniem. Tak. Żeby się dzieci delektowały, aby razem z nimi. Wszystkimi konsekwencjami, co ja mówię, konsystencjami. Tak. I papką, i nie papką, zupką, i kawałkami. Brudkami. Naprawdę. Jak się, nie bójcie się, słuchajcie. Jak już dziecko Wam pokaże, że jest gotowe, powinno tego doświadczać. Z punktu widzenia, bo ja z bardzo wieloma specjalistami rozmawiam o żywieniu dzieci głównie, w Polskim Radiu Dzieciom oczywiście, nie tylko z neonatologami, którzy się zajmują tym pierwszym okresem życia, ale też ludźmi, którzy zajmują się dzieckiem dużo później. I bardzo wielu lekarzy, którzy zajmują się otyłością, zresztą tak jak ja też. My widzimy, że jeśli dziecko poznało smaki wcześniej, to lepiej. Dlatego, że jeżeli my zaczynamy rozszerzać dietę w wieku 6,5 miesiąca, a do końca roku dziecko ma poznać już wszystko. To jest mało czasu. Mało czasu, żeby ta dieta była różnorodna, a poza tym no, zawsze musimy dać sobie taki czas, a może będzie jakaś reakcja niewłaściwa, trzeba będzie się z czegoś wycofać, prawda? Więc nie wszystko na raz. Dlatego to smakowanie pojawia się wcześniej i to jest dobre. Ja też po prostu nie byłabym ortodoksyjna. Jeżeli Państwo jesteście przekonani, że przez pierwsze pół roku tylko i wyłącznie pierś, okej. Zresztą w mleku mamy jakby co, mamy wszystkie smaki, które są w diecie, mamy. Więc jakby tutaj rozszerzając dietę, nie mamy do czynienia z pierwszą ekspozycją na te smaki, ona jest kolejną ekspozycją. I tutaj zalecenia nowe, zresztą zeszłe zalecenia również dawały to pole do popisu, że możemy trzymać się właśnie pierwszego półrocza życia tylko i wyłącznie z mlekiem mamy. Natomiast jeżeli zobaczycie Państwo, przypominamy, takie sygnały, które dziecko wysyła, siedzi z podparciem, interesuje się jedzeniem, rączki wkłada sobie do buzi, przestaje już wypychać językiem to, co się tam znalazło. Co jeszcze, Magdo? To chyba takie najważniejsze rzeczy. To jest gotowe. To jest gotowe, żeby popróbować. Nie chodzi o to, żeby zaraz jeść cały talerz jedzenia, tak? I wszystkie konsystencje, smaki, byle nie dosalać i byle nie słodzić, ale to już jest oddzielny rozdział. Moi Państwo, w takim razie mam nadzieję, że posłuchacie następnego naszego podcastu, w którym gościem będzie pani Magda Bednarczyk z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Myślę, że każdy, kto dotrwał z nami do końca do tej rozmowy, nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z niesamowitą ekspertką. Magda jest neurologopedką, doradczynią laktacyjnym, już skończyła milion różnych kursów, szkół podyplomowych. Naprawdę jest kopalnią wiedzy. Bardzo Ci dziękuję, Magdo, że zgodziłaś się na rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.